Ajajaj. Co to będzie? Ej, ale to wyścig bossów jest. Wow. Nara. Moje ziomki z YouTube'a dobrze mi podpowiedziały z tym, z tą korwetą. Zobaczcie, jaka rzeźnia na starcie, wszystkich z tyłu odstawiłem. No ale to jeszcze nie jest wyścig z Dalianem, także wiecie. To jeszcze nie są koksy, nie? Ich już pokonałem raz. Pięknie idzie, ale tam z daleka widać miasto całe. Ładnie to wszystko wygląda. Ale doganiają mnie ćwoki, kurczę. Ale już się nikt nie śmieje, co nie? Zobaczcie, jak gdzieś się stuknę. Wszyscy siedzą cicho w tych swoich, kurczę, popierdziawkach. Nikt mi nie podskoczy. Korweta jest na maksa stunigowana. Świetnie. Zobaczcie, że nie używam w ogóle tego speedbreakera i naprawdę z hamowaniem takim normalnym wychodzi to dużo, dużo lepiej. Jeśli chodzi o jazdę taką w miarę czystą, prawda? Bo speedbreaker naprawdę dużo prędkości zabiera, a najgorsze jest to, że później jesteśmy w poślizgu i trudno złapać przyczepność samochodem. No i lepiej właśnie sobie przyhamować i jechać normalnie niż używać tego speedbreakera. Chociaż czasami się przydaje, jeśli już nie chce się nam hamować, nie? A zakręt jest naprawdę 180 stopni. Pięknie, i lecimy. 340 km na godzinę leciałem. Okej. Okay. 50 tysięcy i co odblokowałem? Hamulce i zawieszenie. Poziom, ale ja już to mam, ja już mam najlepsze. Tam był chyba poziom ten wyścigowy. Czy nie, wyścigowy to ja mam. Wow. Co, oni się spychają sami ze sobą? Hej! O! Ale jadą skrótami wszyscy, a? Jakie cwaniaczki. Kto mnie goni? Wolf! Ten pierwszy, ten z Astona Martina. W swoim teraz Murcie Lago. I właśnie, ty LP580 czy 640? Trzeba będzie to sprawdzić. O, dogania mnie! Jest zaraz za mną. Ale tu będzie to długa prosta, o jak zajebiście. Kojarzycie? O ile nie będę musiał zaraz skręcić. Nie no, jest zjazd niestety. O cholera. Goni. Wow! Mało brakowało. Co, jeszcze tutaj skręcamy? O matko. A skubaniec lepiej pokonuje te zakręty ode mnie. Mimo, że mam Murcie Lago. Ciekawe właśnie, jakby ono się zachowywało, jakbym włożył do niego lepsze to zawieszenie, ogólnie części na skręcanie. Bo powiem wam szczerze, że jak gdy wsiadłem do niego zaraz po kupnie, to to była rzeźnia jakaś. Po prostu nie dało się tym jechać, tak? Tu jest skrót, a ono nie do końca jest korzystne, wiecie? Może tu się jeszcze pojedzie, no ale... Te kosze trzeba strącić to. Ale zamotałem go trochę. Pojechał za mną w skrót. I tu gdzieś jeszcze jest. Pojechał za mną w skrót, ale coś mu nie pykło. O, i tutaj warto użyć sobie speedbreakera. Mamy zakręt chyba 170 stopni.
fajnie. Jedzie zaraz za mną typek, ale ja się mu nie dam. I znowu ostry zakręt. Tutaj mamy zjazd? Nie, tutaj jednak nie ma. Niektóre skróty są zablokowane, tak żebyśmy nie wyjechali gdzieś poza mapę. W Wordzie było kilka takich wyścigów, na przykład Hastings, gdzie w pewnym momencie można było sobie pojechać za mapę, bo po prostu nie było barierki. No, taki mały psikus. Kurczę, strasznie długi wyścig. Chyba przejechaliśmy przez wszystkie obszary w Carbonie. I o to chyba w nim chodziło, żeby pojechać to wszystko, no ale... Już jest meta i no, nie mieliście ze mną szans. Nie, jestem ciekawy, jak będzie z Dariusem, bo wielu z was mówi, że to jest naprawdę ciężki przeciwnik. Okej. O! Jadą. I teraz moja korweta kontra oni. Tak jest. You know I spent that money that you got framed for. I bought Nikki everything that you couldn't. O, ty cwaniaczku. To ty zabrałeś forsę. Nikki. Ciekawe, czy odblokuje tą R8, co ja gadam. O, zobaczymy, jak się śmieje. Wow, jak się śmieje! Okej. Okay. To są okrążenia, mam dwa... O, zna ten skrót, skubaniec. Ops. O, zaraz za mną jest, nieźle jedzie. On ma włączonego kaczapa na bank. Zobaczcie, jaki cwaniak. A, tego nie znał, cwaniaczek. Dobrze. No i co ty z tym swoim silniczkiem V70 zrobisz? Oh my gosh! To było poważne. Teraz to nie wiem, czy uda mi się wygrać, ale... What the hell! Ale będę próbował. No szkurde, skubany dziad. Jeszcze ten van mi zajechał drogę, no masakra po prostu. Nie mogę z tego jego śmiechu, kurde, jakiś cowboy. What the hell! Nie idzie mi! Masakra. Coś się spieprzyło. Coś mnie opuściło szczęście. Ale spokojnie. Ja jeszcze może z tego jakoś wyjdę. Chociaż może być ciężko. Pojedzie skrótem? Nie, ominął skrót, to dobrze. Trochę może uda się go podgonić. I bum! Nie, udało się wjechać. W miarę wallride'a zrobiłem. Co tu się dzieje? Już mu trochę siedzę na ogonie. Okej, okay, i zobaczymy co z tego będzie. No kurczę, w jednym wyścigu naprawdę... Znaczy w jednym miejscu naprawdę mi nie wyszło. Ale trochę go podgoniłem. Musiałem jechać dwa razy szybciej. Bo widzieliście, że on mi wtedy siedział na ogonie praktycznie. Ale uwaga, co się dzieje teraz? Moi drodzy! Haha! Zesrałeś się! Dobra. I teraz tu nikogo nie będzie na skrócie, więc spokojnie. Teraz mi się po prostu uda. I drift! No! Zesraj się! I to mamusi! A kurde. I co ty na to? Wygrałem. I co, teraz kolejny wyścig? Wow! Anim X69 pisze mi Lucek,
Czy ty w ogóle coś widzisz z tym motion blurem? Ja zawsze wyłączam tego motion blura we wszystkich NFS-ach. Ja bardzo to lubię, bardzo to oddaje dynamikę w grze i zawsze mam to włączone. Nie wiem czemu, po prostu. Lubię to. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Okej. No one can touch me. Zobaczymy, ale tutaj nie ma nitra niestety. A ja mam samochód stuningowany bardziej na prędkość, więc może nie być tak łatwo z tego co mi pisaliście w komentarzach. Ciężko jest wyprzedzić Dariana samochodem stuningowanym na prędkość. Ale zobaczymy, może uda się wygrać. O! Niedobrze. Dobra. I teraz mamy prostą. Moja korweta jest dużo lepsza na prostych niż ta jego R8. Ale wyjście z zakrętu też jest ważne i on wyszedł dużo, dużo lepiej niż ja. Ach! Niedobrze. Niedobrze. Ta korweta strasznie się jakoś odbija od tych murków i później już jest ciężko ją opanować, wiecie? Takie jakieś dziwne to. Oh man, ale wyjechał. Dobra, teraz długi zakręt. Pół gazu. Już widzę metę. Oh! Dobra. Teraz jest ten moment. Ah! God damn it! Dawaj, Darian. Znaczy, Łukasz, Lucek. What the hell? Oh man. Jeszcze raz. Kurde. Musi się udać. Musi. Spadaj, Darius. Nie! Już prawie go wyprzedziłem, no. Pierwszy zakręt. Ja pierdzielę z tym zarzucaniem w korwecie. Jest masakra, ale jak tylko to opanować, to normalnie na prostych jest mistrz. Dobra, to wyjście zakrętu wtedy mi tu nie wyszło. Teraz musi pójść lepiej. Ach! Muszę jechać jak najbardziej czysto. Muszę być czyściochem cholernym. Chodź tu. Man, znowu w tym samym miejscu. Musi się udać. Się uda. Uda się, nie wiem za którym razem, nie wiem kiedy. Ale się uda. Dawaj, Lucek. Dajesz! Nie mogłem tutaj wariować, bo tutaj są ostre zakręty. Jakbym go wyprzedził, to mógłbym po prostu skończyć za barierką. Oh yeah! Oh yeah! Chodź tu, Darius. Cholera! Dobra. Pierwszy etap, tyle punktów. Nie wiem, czy to jest dobry wynik, ale zaraz zobaczymy, czy uda mi się go zgubić tym razem. Może jednak powinienem bardziej na ten moment obrotowy stuningować moją korwetę. Oj, nie wiem co to będzie, moi drodzy. Ale będę się starał, jak zwykle. Pojechać to wszystko jak najlepiej się da. Oh, fucking shit, no. Dawaj, korweta, nie driftuj, bo nie ma czasu na to. Dobrze, teraz gaz do dechy. Gubimy Dariana. Ale on, kuźwa, coś się nie chce zgubić w ogóle. Gdzieś w powietrzu się od jakieś gówno zahaczyłem.
No dalej, 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 dalej. Tak jest. Gubimy dziada, gubimy, 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 gubimy! Nie wiem, czy ja tu powinienem ręcznego używać, czy co? Dalej, Lucek! Słyszę go. Zaraz za mną, to niedobrze. Cholera jasna. Cholera jasna. What?! Ja pierdziele. Oh man. Nie, nie daruję mu tego. 7 godzin później. Cholerny dziad. Masakra z tym hamowaniem, kurczę. Cholera jasna. Niedobrze, naprawdę, jest ciężko. Może powinienem wziąć tutaj mojego Mercedesa, co? Coś czuję, żebym Dariana wtedy pokonał na tych zakrętach. Kuźwa, znowu się odbiła. Fucking shit. Ty dziadu jeden, wstrętny. Nie mogę go dogonić, ten strasznie ciężki jest. Jeez, jeszcze mniej punktów niż wtedy. Będzie ciężko, naprawdę. Okej. Może się uda, nie mam pojęcia, ale może będę miał trochę szczęścia i będzie wygrana, zobaczymy. Fucking shit. Strasznie się odbija od tych ścian, no masakra. Ale już go prawie zgubiłem. Nie wiem, jak to się stało. Ale kreska zjechała mi na białą pozycję. Dramat z tą korwetą, z tym skręcaniem. Ona raz skręca w jedną, raz w drugą. Jak już się zacznie ślizgać, to już nie jest nie do opanowania. Dobrze. I ostatnia prosta. Czy się uda? 11 tysięcy punktów. 8. I... uff! Wygrałem. Udało się. Audi Le Mans odblokowałem, czyli Audi R8. Czemu nie ma dźwięku? God damn it. Okej, gra się zawiesiła. Nie.
Darius pokonany. Ale nie ma dźwięku, w ogóle nie wiem o co chodzi. Coś się spierdzieliło chyba. No nic, to było ciężkie. To było trudne naprawdę. Kilka podejść. Gra się chyba jednak zawiesiła. Nie ma dźwięku, obraz stoi w miejscu. Pokazały się jakieś napisy. Whatever. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną przez te odcinek, przez ten cały odcinek. Prawdopodobnie będę jeszcze nagrywał z Carbona, bo chcę przejść go w 100%, jeszcze te wyzwania przechodzić i tak dalej. Także bądźcie ze mną. No i cóż, dziękuję wam. Na razie, pa, pa.